testujemy sobie maskę z firmy Fridge. Jest to maska o nazwie pomarańcze. Maska jest na bazie oleju z orzechów makadamia. Obfituje w niezbędne nierozsądne kwasy tłuszczowe, witaminę C, witaminę E, karotenoidy oraz flawonoidy. Duża zawartość ekstraktu z kakao jędrnia i wygładza skórę, a jej słodki zapach zapewnia uspokojenie i odprężenie. Kosmetyki Fridge są w 100% naturalne, nie zawierają w sobie żadnych konserwantów, żadnego alkoholu i związków syntetycznych. I oczywiście te kosmetyki przechowujemy w lodówce. Na oczyszczoną skórę twarzy należy nanieść niezbyt grubą warstwę maski, więc tak robię. Pachnie pięknie. Maskę najlepiej nakładać na twarz prosto z lodówki, ponieważ wtedy ma też fajne działanie ujędrniające. Mam tu ochotę normalnie wetrzeć jak krem, bo ma taką fajną, przyjemną konsystencję. Maskę należy pozostawić na jakieś 10-15 minut do samoczynnego wchłonięcia. Jeżeli jakieś pozostałości staną na twarzy, to należy je usunąć. Także widzę się z Wami za 10-15 minut i zobaczymy, jak to wygląda. Czy maska się całkiem wchłonęła, czy nie. Jaki jest efekt na skórze. Okej, wracam do Was po 15 minutach i zobaczmy, co się dzieje na twarzy. Na skórze nie pozostały mi żadne resztki maski widoczne, bo jak dotykam skóry, ona się tak delikatnie klei i ten filtr zostaje między palcami. Więc sądzę, że ją zmyję i nałożę sobie krem, chociaż uczucie na skórze jest bardzo przyjemne. Skóra jest nawilżona, nie jest w ogóle ściągnięta, nie jest czerwona. Jest taka piękna, uspokojona. Jak widzicie, skóra po umyciu nie jest czerwona, nie jest ściągnięta, przyjemnie pachnie, jest gładka, chociaż nie pachnie już czekoladą z pomarańczami, ale jest bardzo gładka, fajnie nawilżona, napięta, taka zliftingowana, tak mogę to powiedzieć, chociaż jeszcze chyba nie mam co liftingować. Taka ukojona, delikatna, miła w dotyku. Maska bardzo fajnie się zmywała, nie musiałam długo płukać jej wodą. Wszystko fajnie, szybko zeszło. Nałożyłam jej tak w miarę dużo, a ona i tak super się wchłonęła, a i tak dużo zostało też w opakowaniu, więc sądzę, że będzie wydajna. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów z takiej serii testowania produktów marki Fridge, to dajcie mi znać w komentarzach. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!